Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu z kanapy, chyba już piątym. I dzisiaj porozmawiamy sobie o morsowaniu, bo też chcieliście, żebym rozwinęła temat morsowania i żeby był to jeden z odcinków vloga z kanapy, więc zapraszam Was do oglądania. Podzieliłam sobie całą tę treść, którą chciałabym Wam dzisiaj przekazać na 4 podpunkty, tak? I porozmawiamy o tym, od kiedy morsuje, jak to się zaczęło, jak morsowanie wygląda, jakie są walory zdrowotne i jak zmienia się nasze samopoczucie. Więc nie przedłużając, zaczynamy od początku. Jeżeli chodzi o to, od kiedy morsuję i jak zaczęłam morsować, to w Polsce morsowałam naprawdę bardzo sporadycznie, nie zdążyłam wdrożyć się jakby w ten temat. I regularnie zaczęłam morsować tutaj dopiero i robię to już ponad 3 lata. Szczecinianom polecam zainteresowanie się klubem Morsole Szczecin. Link do Facebooka tej grupy dam Wam tutaj poniżej w opisie pod tym filmem. Ten klub tworzył się, kiedy wyjeżdżałam. Jestem jego jakby członkiem, ale oddziałem zagranicznym i teraz już są naprawdę dobrze jakby rozbudowani i czasami gościnnie tam cały czas występuję. Jak wygląda morsowanie? Więc tutaj to wygląda inaczej w zależności od każdego człowieka. Jest mnóstwo teorii na temat tego, jak to powinno wyglądać, co powinniśmy robić i tak dalej, jak się do tego przygotować, jak potem zakończyć cały ten proces. Ja Wam powiem, jak to wygląda u nas, co my robimy. Więc przed wejściem do wody trzeba się w jakiś sposób rozgrzać. I tutaj my kiedyś tradycyjnie po prostu stosowaliśmy takie przebieżki i one mogą być naprawdę różnej długości. Wystarczy nawet kilometr, żeby po prostu rozgrzać nasze mięśnie tak dogłębnie. Ale no, nam się zdarzało biegać tak od kilometra właśnie do 13. To były naprawdę różne dystanse, w zależności od tego, co akurat w życiu robiliśmy, jakie były nasze plany treningowe i tak dalej, kto z nami morsował i różne takie. Więc chodzi właśnie o to, żeby się dogłębnie rozgrzać, ale niektórzy stosują tylko takie króciutkie rozgrzewki na brzegu i też wchodzą i też mają się dobrze. Nie trzeba od razu robić jakichś tutaj biegów. Ja osobiście za tym nie przepadam. Gorzej się dużo czuję po morsowaniu, po takiej króciutkiej rozgrzewce, niż jeżeli morsuję po jakimś wysiłku fizycznym. Ostatnio jednak zmieniliśmy taktykę i zamiast tego biegania stosujemy po prostu regularne nasze treningi, które robimy też w jakieś tam inne dni. I po takim treningu mamy już przed treningiem wszystko spakowane, całą torbę na morsowanie. I po treningu ubieramy się po prostu w ciepły dres i w ciepłą bluzę i w kurtkę oczywiście. Lecimy morsować i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o to nasze rozgrzanie się. I kąpać można się oczywiście wszędzie, w stawie, rzece, jakimś jeziorze i tak dalej. Rzeki mają tę zaletę, że trudniej zamarzają, więc jeżeli ktoś nie chce kilofem, siekierą sobie rozbijać, wybijać przerębla, no to rzeka tutaj może być fajniejsza. Od biedy można też zastąpić to jakimś lodowatym prysznicem w domu, ale to już absolutnie nie jest to samo. I w wodzie siedzi się też przeróżnie. Na początku polecam może zacząć od tak minuty, półtorej, dwóch. Później bardziej wprawieni siedzą nawet do 10, nawet dłużej, ale to nie w momencie, kiedy jest jakiś super silny mróz, tylko już w takie lekko cieplejsze dni, powiedziałabym, jak się zaczyna robić tak wiosennie, to już się tak mocno przedłużają te nasze nasiadówy w wodzie i też to jest już koniec sezonu, więc człowiek jest taki bardzo wprawiony. Sezon trwa tak od października, listopada do marca, kwietnia mniej więcej. Po samym morsowaniu można się natrzeć śniegiem. Można wchodzić też na dwa razy, to jest też dość znana taktyka, że się wchodzi, wychodzi, robi małą przebieżkę i wchodzi drugi raz. Ja tego akurat nie stosuję, ale podobno jest to fajne. I później trzeba się wytrzeć, ubrać ciepło. My należymy do tej grupy, która potem wraca do pierwotnego rozgrzania organizmu, to znaczy pijemy jakąś herbatę, czasami nie zawsze, a po powrocie do domu idziemy albo do sauny, albo po prostu bierzemy ciepły prysznic czy ciepłą kąpiel. Słyszałam też takie opinie, że nie powinno się tego robić, powinno się zostawić ciało po tym wyjściu z wody po prostu nienaruszone, nie pić ani herbaty, ani nie brać ciepłych kąpieli, tylko poczekać, aż wszystko wróci do normy naturalnie. Jest może w tym jakiś sens, ale naprawdę wtedy będziecie mieli cały dzień takiego uczucia, przynajmniej ja tak mam, że jest mi strasznie zimno i że czuję, że zaraz się pochoruję i na nic nie mam siły, więc po co się męczyć, jeżeli jest to absolutnie niepotrzebne i można wejść sobie do ciepłej wanny i mi się po prostu ponownie rozgrzać.
Jeżeli chodzi o to, po co się to robi, czyli jakie są walory zdrowotne i jakie jest samopoczucie, zaczniemy tu od walorów zdrowotnych morsowania. I można to porównać do krioterapii po prostu, czyli początkowo następuje nam takie szokowe zwężenie naczyń krwionośnych i później również szokowo te naczynia krwionośne się rozszerzają. I w ten sposób mamy taki nagły impuls, który dostarcza do wszystkich naszych komórek więcej krwi, składników odżywczych i tlenu i to po prostu sprzyja regeneracji mięśni, leczeniu kontuzji czy zmaganiu się z jakimiś różnymi chorobami. I faktycznie morsowanie po ciężkim treningu na przykład zapobiega zakwasom, morsowanie jest też bardzo dobre na walkę z kacem i takie trzeźwienie przyspieszone. Morsowanie wzmacnia też odporność, my tutaj w tym sezonie morsowania naprawdę prawie nigdy nie jesteśmy chorzy. Ja jestem chora zawsze w sezonie letnim, tak w sierpniu, wrześniu, anginki i te sprawy, to są moje klimaty. Natomiast w sezonie morsowania naprawdę rzadko się zdarza jakaś taka choroba. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to może być interesujące w sumie głównie dla kobiet, które są całe życie na diecie, ale taka zimna kąpiel nie dość, że spala kalorie sama w sobie, bo jesteśmy w zimnej wodzie i nasze ciało próbuje nas rozgrzać, to jeszcze aktywuje te takie resztkowe pokłady brązowej tkanki tłuszczowej, której dorośli ludzie nie mają zbyt wiele, ale mają już takie małe reszteczki. To jest tkanka tłuszczowa odpowiedzialna za właśnie ogrzewanie organizmu. Ona pobiera bardzo dużo energii i ona jest tym takim tłuszczem, który mają malutkie dzieci, takie wiecie, oponki wszędzie, po prostu taka tłusta klucha nabita. I dzieci mają ten brązowy tłuszcz. To nie jest biały tłuszcz, to jest tłuszcz brązowy. Dorosłym ludziom zostaje go bardzo niewiele, ale zostaje. W momencie, kiedy aktywujemy sobie ten brązowy tłuszcz, co dzieje się właśnie przy takiej szokowej, zimnej sytuacji, mamy wspomaganie takie w postaci 150-200 dodatkowych kilokalorii na cały dzień, aż po prostu wrócimy do normy. Niby to nie jest tak dużo, ale jak pomyślimy, to jest to jakiś mały baton lub dwa pyszne jabłka, lub możemy tego nie kompensować w żaden sposób. Jeżeli jesteśmy na jakiejś diecie i będziemy morsować regularnie przez kilka miesięcy, to po prostu gratisowo załatwimy sobie na przykład kilogram sadła mniej i jeszcze różne walory zdrowotne i wspaniałe, naprawdę wspaniałe samopoczucie. I teraz właśnie o tym samopoczuciu chcę Wam opowiedzieć. Więc to jest uczucie nie do opisania i prawdopodobnie to jest główna przyczyna, dla której osoby, które już się zdecydują wejść do tej zimnej wody, co wydaje się początkowo jakąś dziwną torturą, bardzo dziwną rozrywką, decydują się na to, żeby jednak to regularnie powtarzać. Jak się wchodzi do samej tej wody, to nie ma się takiego uczucia zimna, jest to bardziej uczucie takiego bólu skórnego, przynajmniej w moim przypadku. I no po prostu nie zastanawiamy się nad tym, że jest nam akurat teraz zimno, tylko bardziej nas to po prostu boli. Przebywanie w samej wodzie jest bardzo specyficzne. Bo ja osobiście dość często przeżyłam w tej wodzie takie malutkie katarzis, coś w rodzaju katarzis. I nie wiem, nie należę do osób, które są na co dzień jakoś bardzo zestresowane. Myślę, że mam bardzo dobry stosunek do życia zawodowego i do mojego prywatnego życia, że są rozdzielone i też nie stresuję się tak strasznie rzeczami, które na to nie zasługują. Ale jednak zawsze każdy z nas na co dzień ma jakieś tam małe stresiki, nawet jeżeli należy do osób ogólnie szczęśliwych i ogólnie mało zestresowanych. Więc czasami zdarza mi się, że wchodzę do tej wody i nagle zaczynam po prostu beczeć. Wszystko ze mnie wychodzi, cała zła energia, wszystkie jakieś emocje po prostu nagromadzone ze mnie wychodzą i sobie pobeczę. No to się zdarza, ale uważam, że jest to bardzo pożyteczne. Natomiast nie wszystkim się to zdarza, jestem chyba jedyną osobą, którą znam, która beczy w wodzie czasami, no ale czasami beczę, czasami też się chichram nie wiadomo z czego, także po prostu uwalnia się dużo endorfin i wszystkie te złe emocje uciekają. Później, jak już się wyjdzie z tej wody, jak już się dogrzeje, to ma się uczucie takiego niesamowitego relaksu. Ja po prostu nigdy w życiu nie czułam się aż tak zrelaksowana. Bardzo ma się ochotę na drzemkę i ja zalecam tę drzemkę uskutecznić, bo dlaczego nie? Zalecam też, jeżeli się jest początkującą osobą, żeby nie planować na resztę dnia jakichś trudnych rzeczy, jakichś, nie wiem, wypraw w góry, ekstremalnych treningów, jakichś bardzo trudnych czynności umysłowych, bo to jest po prostu rzecz, która ma nas bardzo zrelaksować i kilka godzin później powinniśmy dać sobie możliwość tego relaksu, realizacji tej idei relaksu. Oczywiście jakieś drobne gotowanie, drobne sprzątanie, no wszystko jest okej, jesteśmy w stanie to zrobić, nie będziemy sieknięci i po prostu tylko leżeć, ale raczej zalecam
tutaj ten dzień już poświęcić na jakiś relaks. I to jest rzecz, która nas całkowicie resetuje. Po prostu jesteśmy jak nowonarodzeni i naprawdę to jest super. I to jest właśnie to, dlaczego, albo ten powód, dla którego myślę, że ludzie morsują. Ten zastrzyk endorfin, ten niesamowity relaks i takie rozluźnienie po. I tutaj oczywiście gwoli ścisłości muszę dodać, że nie możecie uważać tego filmiku za jakieś porady medyczne, bo no nie jestem lekarzem i też nawet jakbym była, nie udzielałabym Wam porad medycznych przez internet. To są po prostu jakieś tam moje osobiste doświadczenia. Ja morsowanie bardzo lubię i bardzo polecam. Jednak jeżeli macie zamiar to zacząć i macie jakiekolwiek wątpliwości, oczywiście wszystko, co robicie w swoim życiu, robicie na swoją własną odpowiedzialność. To jest Wasza osobista decyzja, ale jeżeli coś Was tam gryzie i nie wiecie, czy powinniście zacząć, zapytajcie się lekarza lub kogoś innego, mądrego, jakiegoś autorytetu. Nie bazujcie tutaj na moim filmiku lub na tym, co Wam się wydaje po obejrzeniu tego filmiku, bo nie zawsze na przykład odbieramy ten filmik tak, jak twórca miał na myśli. Więc to wszystko. Tyle Wam chciałam powiedzieć na temat morsowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je tutaj w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki vlogów z kanapy, chcielibyście, żebym poruszyła jakieś konkretne tematy, to jak najbardziej zapraszam Was tutaj też do sugestii i do dyskusji na ten temat. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!